Powiedziałaś, że dzielisz się z kobietami na tych spotkaniach swoimi doświadczeniami, czyli nie masz w sobie jakiegoś takiego lęku albo blokady, żeby opowiadać o tym, co ty sama przeżyłaś, ale jednak musisz nauczyć je tego, co jest najważniejsze w tym podejmowaniu decyzji. Mądrości, odwagi, a czasami, by ta mądrość wystąpiła, potrzebna jest też druga osoba przy tych cięższych decyzjach. Nie będę ukrywał, że oczywiście pamiętamy, jakie były artykuły tam około 2 miesięcy temu, więc jak zrobić nowy krok, krok w nowe życie, żeby to wszystko było zamknięte mądrze? Jak się tobie to udało? Przede wszystkim uważam, że nie należy palić mostów. Mhm. Trzeba mieć szacunek do tego, co się przeżyło, ale też ogromną pokorę do tego, co się wydarzyło teraz. Trzeba żyć dniem dzisiejszym. Ja mam ogromny szacunek do mojego małżeństwa i do przeżytych 23 lat. Do tego, że mamy z Maćkiem 2 wspaniałych synów. Ja nie jestem idealną mamą. Staram się być najlepszą, jak umiem, ale idealna nie jestem. No, ale zawsze przy takich rozstaniach osób medialnych myślę sobie o tym, według mnie, strasznym momencie, kiedy nie tylko musisz sobie poradzić sama z tą w ogóle sytuacją, ale z tym momentem, kiedy to wypływa w świat, kiedy czytasz te artykuły. Czy to sprawiło ci jakąś większą trudność, że na przykład dzień, w którym pojawiły się te medialne publikacje, musiałaś jakoś przetrawić potem przez kilka kolejnych dni? Czy byłaś na to przygotowana? Znaczy, powiem tak, trawi się to bardzo długo i to nie jest tak, że nam się wydaje, że na coś jesteśmy przygotowani. Myślę, że najtrudniejsze to są rozmowy z moimi synami, które cały czas toczymy, że nadal jesteśmy rodziną. Nadal Maciek kocha synów jako ojciec, ja jako matka, że nadal jesteśmy rodziną, tylko już mama z tatą nie są razem. I ja jednak chciałabym moich synów, to jest bardzo duża odpowiedzialność. Mhm. Ochronić? Nie. Moim zadaniem było ich wyedukować, żeby zdobyli wykształcenie, ale także opowiedzieć im prawdę, jaki jest świat. Nie ukrywać, że jak płaczę i jest mi źle, to mój synek podchodzi i on: mamo, czemu płaczesz? A ja: mam alergię. Nie. Płaczę, jestem smutna. Ktoś mnie skrzywdził, była taka sytuacja, żeby przygotowywać, że on ma prawo do smutku, do lęku, do obaw, do wściekłości. Ale trzeba wiedzieć na przykład, że inaczej rozmawia się z dzieckiem, które studiuje, a inaczej z dzieckiem, które jest nastolatkiem i może usłyszeć w szkole: a czytałem na jakimś portalu. Rozumiem, że wiedziałaś, jak rozmawiać? Z moimi synami to jest najłatwiej. Tak? To jest z moją babcią, moją mamą. O tym pokoleniu nie pomyślałem. Dlaczego jest najtrudniej? No jak to sąsiadka mi mówi, w gazecie bla, bla, bla przeczytałam. Mhm. Ja mówię: jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć, to pytaj u źródła. Mhm. Ale wiesz, ludzie nie mają odwagi pytać. Wolą osądzić, zaszufladkować, zniszczyć, zdeprecjonować, dać komuś kuksańca i kopa w dupę, niż powiedzieć: jestem.